Moją ideą jest to, żeby uświadomić w ludziach, że najważniejszy jest nasz ekosystem. Dzięki temu będziemy zdrowsi, normalniejsi. Będziemy przede wszystkim ludźmi. Czy w ogóle produkować się na filmie, na portalu. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, moja książka, tak? Czyli pod tytułem, trzecia moja książka pod tytułem Moja Wisła. Słuchajcie, ja dopiero napisałem 100 stron, a ja już dawno ją powinienem wydać. 100 stron, na tyle co napisałem, no to jest, ja myślę, dopiero jakaś 1/5 tego, co powinno być. Może to, co mam zamyślać, co jeszcze sobie przypomnę, to nie wiem, no. Na pewno będzie miała nie mniej niż 500 stron. I teraz tak, książka miała być ubarwiona jakimiś fajnymi fotkami, zdjęciami. No mam tych zdjęć sporo, ale postanowiłem sobie, że w tym roku popłynę, nie wiem, zrobię 50-60 km jednego dnia i zrobię kilka tysięcy zdjęć i z tego na przykład wybiorę, nie wiem, 5, 7, 10. No i co zrobiłem? No zrobiłem paręset zdjęć przez cały rok. I co z tego? Tak naprawdę nie mam żadnego. I tak sobie myślę, mówię przed kamerą, nie wiem, w tym roku ile tam, kilkanaście filmów zrobiłem czy coś, a przecież ja mogłem zrobić w tym momencie te zdjęcia, tak? Nie mam tych zdjęć takich, znaczy, nie chodzi mi w ogóle o zdjęcia z rybami, bo to nie ma problemu. Znaczy nie ma problemu, no jest większy problem niż był kiedyś, ale nie ma problemu, żeby zasadzić się na suma czy na sandacza, posiedzieć tydzień czasu i grubego sandacza złowić. No oczywiście kiedyś to była kwestia dnia, dwóch, dzisiaj, tygodnia, dwóch, ale przy tym sprzęcie to i wiedzy, to jest dokładnie coś innego, słuchajcie. Czy suma, no to czasami na grubego suma takiego dwumetrowego to może być zasiadka, nie wiem, dwu, trzy tygodniowa. I to też nie gwarantuje nam, że akurat takiego złowimy, tak? Ja nie mówię o jednym miejscu. Ryba biała, no to też, słuchajcie, to trzeba, gdzie tu nocą szczególnie, no to noc jest uciążliwa, jest noc dla pewnych, dla zdjęć i tak dalej, no przecież wiadomo, że człowiek nie będzie tej ryby trzymał na sznurku i potem zdjęcia je robił, no bo nie jest sadystą, ani zbrodniarcą. No dużo by mówić, ale tak jakbym przeszedł teraz, słuchajcie, do meritum w ogóle całego tego naszego dzisiaj zaś. Rwiłem się niewąsko i powiedziałem koniec, bo w zeszłym roku mówiłem, że już dokończę książkę i będzie wydana w tym roku. Nie, nie będzie wydana, bo właśnie spieprzyłem. Zamiast pisać książkę, robić zdjęcia, to bumelowałem przed kamerą, bumelowałem nad wodą. Siedziałem, jakieś głupoty wypisywałem na jakichś tam Facebookach, dyskutowałem czy na YouTubie, czy dyskutowałem z ludźmi, z którymi nie powinienem w ogóle rozmawiać. Nie powinienem w ogóle, dlatego że no oni, no jak wam to wytłumaczyć? No zobaczcie, tu jest, no nie wiem, kto z was to pozna. To jest nabłoć kanadyjska. Co słyszysz? Tak, tu siedliska są dzików. Także może się akurat dziczek tutaj przypałętał, ale ja nie słyszałem. A zazwyczaj wcześniej od niej. Mimo że to jest pies, który ma geny tropiące, to wcześniej od niej zauważam. Dzisiaj na przykład sarenkę widziałem, ona jej nie widziała. No taka pizdeczka kochana, wiecie, z... nie muszko? Mam ją ze schroniska, jest przewlekle chora, bardzo ciężko, jest przewlekle chora, gdyby nie jej pomoc. Gdyby nie moja pomoc, to już dawno by nie żyła, bo no są wspaniali weterynarze. W Warszawie jest na przykład kilku takich wspaniałych weterynarzy, ale rozkładali ręce. No to pojechałem do homeopaty, do Częstochowy, pana Prokopa. I dzięki temu homeopacie nie leje jej się krew z nosa, skrzepy z nosa jej nie schodzą, tylko zwykły giluś, tak musiu, jako tako oddycha, bo ma nos... nieuleczalnie chory, a można zrobić rynoskopię, znaczy nie rynoskopię, a zabieg właśnie rynoskopem, ale to wtedy mogą być takie powikłania, że może być w ogóle gorzej,
Tam czasami się w ogóle wierci psów, nos się otwiera się, nos, nie no, cudawianki, tam inaczej jest zbudowany w ogóle nos u psa. Może być tak, że podczas zabiegu ta krew płynie do płuc, pies się wysztywni, czyli umrze. Także mam co robić, co kilka miesięcy jestem w Częstochowie, nie? Ciotka? No, ale przynajmniej, przynajmniej ten pies jakoś funkcjonuje, słyszycie? No, ma zatkaną jedną dziurę prawie, ten światło jest przewężone i tak jest. No, ale to jest życie. Gdybym mówił do tej Nawłoci, no to powiem ci, słuchaj Nawłociu, Nawłocio, tak, zobacz, czy podoba ci się, na przykład ta druga Nawłoć, tak? No bo tak, no po co ja do tej Nawłoci mówiłem? No w zasadzie nigdy bym tego nie zrobił, prawda? No bo to nie ma sensu. I doszedłem do takiego wniosku, że rozmawianie z takimi kretynami ma jeszcze mniejszy sens niż, rozmawianie właśnie z tą Nawłocią teraz. Przestaję dyskutować z ludźmi głupimi. Szkoda mojego życia. Każdy dzień, każda sekunda jest bardzo ważna, bo przecież przez ten czas, co ja dyskutuję z kretynem, to ja mógłbym coś zrobić dobrego, nie wiem, trochę butelek zebrać nad wodą, komuś coś dobrego powiedzieć, tak? Nie wiem, czy nawet coś posprzątać. Chociażby w domu. Zatem zmieniam całkowicie front. Nie chcę tracić swojego życia na... To nawet nie są czcze monologi, ale na... coś, co potem będzie po prostu jakimś atakiem na mnie, że na przykład nie mam pojęcia czy coś. Nie chcę rozmawiać z takimi ludźmi. Nie chcę. Do widzenia. Jesteście tacy mądrzy, że aż głupi. Według Haszka. Co skłoniło mnie do takich... do takich ruchów. Ostatnie... nawet nie dyskusje, tylko wynurzenia ludzików względem trzymania sumów na smyczy. Jakby tak obliczył po rocznikach, to 47 lat nad wodą jest. To znaczy nie, no bywałem wcześniej, ale powiedzmy, jak już miałem 3 czy 4 lata, pamiętam takie swoje pierwsze przebłyski, będąc nad wodą. Ale pierwszy raz wędkę miałem w ręku w około 6 roku życia. Mucha zobaczyła jakby coś. Ja mówię, kurczę, może jakaś sarenka czy dziczek. I nagle coś białego mi przemknęło. Po tym waliku tutaj. Taki dwumetrowy, trzymetrowy wał jest. W piasku. I mówię, opowiem wam o tym. Stanąłem teraz i tu jest taki wielki pień. Oj, wielki ten. Ponad tonę waży na pewno, jak nie więcej. No, 2-3 osoby musiałyby to objąć. I wyobraźcie sobie, że łepek wychodzi i całe zwierzątko. Ale to nie jest mysz, to nie jest nornica. Nie wiem, to jest... Kurde, no ludzie, no to jest pomieszanie takiej surykatki małej z myszką, ze szczurkiem, coś takiego mniejsze jak szczur, większy jak mysz. Ale jak surykatka, no po prostu niebywałe. Białe i takie jak zaskroniec tutaj po bokach, takie brązowo-beżowe. Nie pejsy, a takie, no, jakie takie pasy. No nieprawdopodobne, ale wyszła, spojrzała na mnie, pies patrzy, ja na nią patrzę, ona na nas patrzy i cofnęła się. Nieprawdopodobne, nie wiem, co to jest za zwierzę. No, no jakieś myszowate coś, ale no nie mam pojęcia. No słuchajcie, jakieś łasicowate. Najbardziej pasuje mi właśnie to do łasicy, ale biała. Sama biała, tylko z takimi tutaj bokami. Piotrek musi skończyć z tym alkoholem. Mam taki mus wypowiedzenia tego, co czuję. Co mi się nie podoba, co mi się podoba rzadziej. Wszystko przewalam do książki. Zatem wybaczcie mi, że na pewno rzadziej będziemy się spotykać. No na pewno złożę wam życzenia z okazji nadchodzących świąt, bo my musimy kultywować, może złe określenie, ale musimy tradycję podtrzymywać, żeby za chwilę zamiast
No bo wiecie, tu Halloween zamiast wszystkich świętych Halloween, a za chwilę będą jakieś tam inne święta. Zamiast świąt Bożego Narodzenia i świąt wielkanocnych. No, tak, dlatego musimy to podtrzymywać. To jest bardzo ważne i to nas trzyma. Dzięki temu jeszcze jesteśmy narodem, a nie plemieniem z powrotem. No, korci mnie, żeby wam pokazać tą łasicę. No po prostu bardziej podobna była właśnie do to zwierzę, tak jakby z obrazu właśnie Da Vinci'ego, do łasicy. Kurde, no nieprawdopodobne. No nieprawdopodobne, ale barwa jaka, no biała, słuchajcie, niesamowita. Albo albinos, albo tak mają niektóre. Nigdy, tyle lat, słuchajcie, tyle lat. No ale tu jest miejsce nieuczęszczane, tutaj nikt nie przychodzi, tylko ja. Przyszedłem tutaj pierwszy raz. Miałem kilkanaście lat. Przypłynąłem na pontonie, ale tego dowiecie się w książce. Potem jak poznałem dziewczynę, miałem już lat. Czy jak poznałem dziewczynę, to miałem 14 albo 15 lat. I była moją dziewczyną. Potem z tą samą dziewczyną przypłynąłem tutaj na ryby. Na kilka dni pod namiot. Teraz jest moją żoną. Jestem w tym samym miejscu. To znaczy, no troszeczkę, że tak powiem, ileś tam metrów obok, gdzie stacjonowałem, niedaleko stąd. Były najpiękniejsze rybne miejsca, jakie poznałem w swoim życiu i łowiłem nieprawdopodobną ilość, nieprawdopodobne ryby tutaj. Teraz nie ma tutaj już nic. Została tylko przyroda w postaci roślin i w postaci zwierząt. Jeśli chodzi o ryby, nie ma tutaj już nic. Słyszycie? Wszystkie, słuchajcie, wrony. Około 50-70 wron się zerwało. Albo idzie łoś, albo dzik, albo naturalnie drzewo się przewróciło, aczkolwiek no nie ma wiatru, ale bez wiatru też drzewo potrafi się przewrócić. Nie wiem, czy w ogóle widzieliście kiedyś, jak łamie się potężne drzewo, potężne topola. To, słuchajcie, to jest huk z kilometra słychać. A już na przykład z 200-300 metrów nad wodą, to tak jakby przy was to było. Jest niebywałe przeżycie w ogóle. Ale nie bójmy się zwierząt. Bójmy się złych ludzi. Skoro jesteśmy na tym miejscu, gdzie pamiętam swoje najpiękniejsze przeżycie wędkarskie. Znaczy to jest nawet, uważam, złe słowo wędkarskie. Uważam. Znaczy ja wędkarstwo traktuję jako ogólnie. Poznawanie przyrody, obcowanie z nią, dbanie o nią, dzielenie się z kimś na ten temat. Przykro mi, że zabijałem ryby od swojego pierwszego razu aż do roku 96-97. Zamordowałem bardzo dużo sumach. On miał chyba wtedy 2,09 długości. Zamordowałem go siekierą, jak taki rezun. Powiesiłem go na trzepaku i zabiłem go siekierą. I od tamtej pory tak spojrzałem na to, co zrobiłem. Nagle w pewnym momencie taka myśl do mnie przyszła. Piotrek, coś ty zrobił. Nie wiem, bo nie miałem nigdy oporu, żeby zabijać ryby. I od tamtej pory nie wiem, co się we mnie przekształciło, zmieniło. Nie zabiłem żadnej ryby. Do tej pory, kurczę, ten sum mi tak tkwi w mojej pamięci, nie wiem. Nie pamiętam nawet innych sumów, jak
jakie zabijałem. A ten sum właśnie wtedy, tak przed tym, taka myśl do mnie przyszła. Coś ty zrobił. I wtedy tak zeszło ze mnie. Mówię, Boże, nigdy już nie zabijesz ryby. I nie zabiję. Nigdy już nie zabiję ryby. I nie będę jej męczył. To jest kolejna sprawa. Bo męczenie jest gorsze od zabicia. To będzie chciał wysłuchać mojej baśni znad królowej polskich wód, to ją przeczyta. Nie dyskutuję już z głupimi ludźmi. Coś wam przeczytam fajnego. Wczoraj zacząłem pisać o wyspie. Katama była. Przedwojenna. Gdzie spędziłem swoją młodość, gdzie uczyłem się głównie łowić ryby. A teraz nie ma już nic. Z lewej strony tamy ścieliła się aż do końca wyspy płycizna, szeroko rozlana tonu. Tam dopiero działo się, szczególnie w nocy. Non-stop pogonie za drobnicą, strzały sandaczowe, zasiania sumowe. A i rabka pogoniła nocna. Nie wspomnę już o rybach, dziwnie mianowanymi od wieków białymi rybami. Nigdy nie zapomnę widoku tej płcizny w pewną letnią noc. Spojrzałem na tę toń ciemną, gładką i nieruchomą pod światło księżycowe. Widzę siarczysty deszcz na wodzie, jak podczas urwania chmury. Dziwne to było, bo nie ma chmur, a taka ulewa. Podniosłem twarz ku czarnemu niebu, aby poczuć krople na policzkach. Niestety nie poczułem nawet oparu ros. Kiedy dokładniej przyjrzałem się temu zjawisku, dostrzegłem na powierzchni wody miliony narybków. Nie wiem, czy było to tarło, a może spontaniczna koncentracja lub zagęszczenie milionów. Ale widok ten zapadł w mojej pamięci i nadal jest świeży, jak powiew nocnego, letniego, marszczącego wodę zefirku nad tamą. Mieszkańcem mojej wyspy był kot. Znów kocie widzieliśmy dłuższy czas. Dawaj buziaka. Nie wiem, jak się tam znalazł. Podejrzewam, że przypłynął jako rozbitek na kawałku jakiegoś pniaka albo na całym pniaku. Podobny przypadek trafił się też Stefanowi. Na bardzo wysokiej powodziowej fali do kanału zwanego telewizorem wpłynął kot na przytopionym drzewie czy jakimś blacie, już nie pamiętam. Oczywiście był to inny kot niż ten z wyspy, gdyż wydarzyło się to ze 20 lat po naszych wojażach wyspowych, a i maśnie ta i wyspa była niżej jak ujście telewizora. Stefcio przygarnął kociaka i nadał mu imię Pirat. Mój kot wyspowy był tak sprytny, że nigdy nie pokazywał się, kiedy nań gościłem. Acz gdy bywałem na brzegu, czyli na wysokich lądach, kiciuś chadzał sobie po swoim żerańskim atolu, na luzie, bez stresu. Za czas jakiś już nie widywałem kocurka, pewnie śpi sobie snem wiecznym na swojej ukochanej wysepce. Albo inne zdarzenie super. Razu pewnego przy ostrej niżówce chadzałem sobie w części przesmyku. Tak, tak, w tym samym, gdzie zasysały te mega sandacze. Sandaczowe strefy były zbyt głębokie i zalesione zatopionymi drzewami, ale część przesmyku wysuniętego z wyspy bliżej strony brzegu, wysokich lądów był płytki. Brodzę widzę coś brązowego pod wodą. Zacząłem kopać i wyjąłem czaszkę konia. W jego oczodole siedział sobie rak. Być może to jeden z nielicznych, a może tylko jeden rak spotkany przeze mnie w Wiśle w czasach świetności kolektorów. Ciekawostką na tej wyspie było to, że nie łapaliśmy na żyłki żadnych pekli i brudów z kolektorów. Na samej tamie woda była przezroczysta, oczywiście na tyle, na ile jest przezroczysta w rzece ubogaconej w sinice i inne maleńkie żyjątka. Pod samym brzegiem widać już było białawy nalot kolektorny, ale tam nie dorzucaliśmy. Z drugiej strony wyspy na tej samej tamie też nie było brudów. Razu pewnego siadłszy na tej części tamy zapomnieliśmy popitki. Chyba nie muszę dalej wam tłumaczyć. No i tutaj słuchajcie, jeszcze mam dwa takie na sporo takich zdarzeń. Ale przeczytam to jednym ciągiem, żeby już
nie zabierać czasu. Pewnego dnia zaprosiłem na kilkudniowe wyspowe łowienie moją dziewczynę. Wzięliśmy namiot, patelnię. Tutaj powinien być przypis bez skojarzeń, ale nie ma. Dobra. Pieczywo i sprzęt. Jak dziś pamiętam, że moja mama podczas pakowania sprzętu na tę wyprawę obruszyła się, że w torbie mam ekstra mocne. I tu jest przypis, cały wagon. Podjadaliśmy smażone rybki, wylegiwaliśmy się na słoneczku, a nocą spaliśmy pod namiotem. Pewnej nocy nieopodal namiotu tak dokazywały dziki, że mojej lubej za kilka miesięcy urósł brzuszek. Tak się biedna przytulała w ramiona swojego obrońcy w obawie przed dzikimi świnkami. Piaskowa polana, na której rozbiliśmy namiot, jest do dnia dzisiejszego. Powiem wam, że jestem na tej właśnie polanie. Nie ma piasku. Ale piasek był jeszcze kilka lat temu. Wszystko się zmienia. Ale trudno określić ją polaną, gdyż w końcu piasek został naturalnie wyścielony przez ostatnie 33 lata listkami, trawą i inną roślinnością. Jest nawet wiklina, pod którą stał namiot, ale w 2020 roku uschła. Jeszcze stoi, ale w niedługim czasie siły natury położą ją i będzie przyszłą pożywką dla nowych bytów. Przyrost drzew na tej polance był bardzo wolny, gdyż podłożem ich był żywy piasek, dlatego wysokość tej wiklinki niewiele się zmieniła od ponad 3 dekad. Miałem nadzieję, że będzie tam zawsze rosła, niestety wszystko ma swój początek i koniec. I tutaj mam ostatni wpis. Znaczy wpis. Ostatnie coś, co wam przeczytam i was pożegnam. I myślę, że mamy tak, listopad, środek, znaczy trzecią dekadę, grudzień, styczeń. Myślę, że w marcu skończę książkę i oj, gruba będzie, oj, gruba. Najwyżej zostawię te zdjęcia, które mam trochę i też zimowych. No dobra, zobaczę co to. O, pozdrawiam was, czarna stara wrona. W dniu, kiedy powiło się moje dziecię, było tylko jedno miejsce godne uczczenia tego błogosławieństwa. Oczywiście, że było to nieopodal miejsca pod wiklinką. Razem z Michałem, Egonem i Rosomakiem nabyliśmy golasy, czyli kurczaki. Cały pakiet zawierał jeszcze luksusową wodę rozmowną, popitkę i pieczywo. Kiedy przybyliśmy na miejsce, skleciliśmy drewniane rożno. Kilka godzin kręciliśmy i strawa wyszła wyborna. Zajadaliśmy te wonności pod tę wodę rozmowną i coś się zaczęło robić niecacy. Oto wszystkich nas mogły niesympatyczne dogliwości, jakimi bywają daniny ofiarowane Neptunowi. Zrozumiałem, że zostaliśmy zatruci. Nie pomyślałbym tak nigdy, ale Rosomak był typem, na którego nie działał w ten sposób żaden trunek. Michał nieprzytomny, a nam wiele do niego nie brakuje. Wrzuciliśmy kolegę do łodzi i popłynęliśmy do portu, zostawiając nieopałaszowane rożno. Okazało się, że czegoś nie wzięliśmy z wyspy. Nie mam. Nie mam już. To ja wam dokończę już słownie. Czegoś nie wzięliśmy. Dopłynęliśmy do portu parę kilometrów, czyli do telewizora, i nagle wszyscy pijani. Michał, to nie wiem, czy jeszcze, czy już się podniósł, czy nie. Ale mówię, no wracamy, no to wracamy. I wróciliśmy znowu kilka kilometrów. Ja nie pamiętam, czy to było na wiośle, czy na silniku. No nie pamiętam. Trwało to trochę. Przypływamy i wyobraźcie sobie, za krzaków chowa się jakiś facet. Siedzi na ten. Ale nigdy w tym miejscu nie było człowieka. Nigdy na tej tamie nie było człowieka. Znaczy, no bywali, ale ja nigdy nie spotkałem. I tak tego zauważyliśmy go i mówi tam do niego jakiś tam: halo szefie, czy tam mecenasie? My tutaj byliśmy. A on: tak, słyszałem was już z tamtej strony Wisły. I to nasz kurczak. Bo przecież, słuchaj, ten kurczak po tych paru godzinach doszedł, no wyglądał rewelacyjnie. Pan sobie może zjeść tego kurczaka. A on spojrzał na nas. Wszyscy jacyś struci, bo struci byliśmy, wiadomo, tą podrabianą wódką, która była kupiona w sklepie. Nie, dziękuję, nie, aż się tego. No i coś tam, nie pamiętam czy tego, i popłynęliśmy z powrotem do bazy. Pamiętam, że skończyliśmy tego dnia w barze Piekiełko. Jeszcze tej wódki jakoś zostało. Ja im przyniosłem tym meleją tą wódkę. Mówię: dziecko mi się urodziło! I się menele rzucili tego. A my wzięliśmy sobie już mniej podrabianą wódkę. Prawdopodobnie, bo tego. No i tyle. No i tyle. No, resztę przeczytacie w książce. Więcej nie będę cytował swojej książki, bo nie. Akurat wczoraj pisałem
rozdział o wyspie. Jedna rzecz mi jeszcze przyszła do głowy. Jeszcze wrócę na sam koniec, wam opowiem, bo nie wiem, czy będziemy się w ogóle spotykali przed ekranem. No bo tak, jak ktoś, z kimś jestem nad wodą, no to on nie rzuci śmiecia. No nie rzuci, bo by przecież został wyklęty przeze mnie. Ale nie zbierają tych śmieci. Ja zawsze coś zbiorę, a oni nie zbierają sami tych śmieci. Nie mają takiego, wiecie, nawyku. Ale przynajmniej nie śmiecą. No to już wiem. Gdybym tego nie pilnował, jakieś tam nauki weszło. Ale czy dalej mam uczyć ludzi? Nie wiem. Nie wiem. Ale coś mi przyszło teraz do głowy i może wy mi pomożecie. Tego, co do łódki wrzuciliśmy i ten. Mówi, że pamięta. Mówi, że to była drewniana łódka. To była taka łódeczka, słuchajcie, że potem jak już kupiłem Saluta, to jest gorsze od Wietieroka. To ona szła, słuchajcie, mi się wydaje, że 100 km na godzinę. Była tak wyprofilowana, była tak lekka, ale i stabilna, że jak wróciliśmy, przypłynęliśmy na wyspę parę kilometrów na wiośle, wróciliśmy do portu, do telewizora na wiośle, po czym zapomnieliśmy, czego zapomnieliśmy, Michał mi powiedział, teraz siekiery, więc wróciliśmy po siekierę i z powrotem wróciliśmy do portu, czyli Michał już nie był trupem, a był półtrupem, tak jak my, czyli szybko jakoś otrzeźwił. To jeszcze ten, ja nie pamiętam, czy to było wtedy, ale jeszcze jabłonę mieliśmy. Co? Żeśmy, kurwa, przypłynęli z tą siekierą z powrotem i żeśmy normalne jabłonę pili, kurwa, na tym wale, żeśmy siedzieli, co jabłoń rosła. Tacy w lekko się wygremoliliśmy stamtąd i jeszcze jabłonę piliśmy. Ale my do baru piekiełku jeszcze potem poszliśmy. Tylko ja baru piekiełku nie pamiętam, ja pamiętam, że... Bo jeszcze im tą wódę ten... Ja jeszcze pamiętam, żeśmy jabłonę pili, kurwa, tacy zadowoleni, że tą siekierę mamy, kurwa. Ja pierdolę. To powiem wam, dlaczego waham się, czy dalej naprawiać tą Rzeczypospolitą, czy dać sobie spokój, ale zasiał właśnie niepokój mój kolega. Mój kolega z lat młodzieńczych, Praga, Warszawa, ta najbardziej szemrana Praga. To znacie te trójkąty tam. Wychował się tam z dziada pradziada. No, ja myślałem, że z niego już nic nie będzie, bo widywałem go w takim stanie, że po prostu on już nie poznawał. Ale zawsze był czysto ubrany, nigdy do swoich kolegów, nigdy, zawsze zachował się elegancko, zawsze był grzeczny, kulturalny, miły, z pomocą. Miał i będzie miał niesamowite zasady. Super człowiek w ogóle. W wieku 40 paru lat dopiero zaczął kontynuować swoją naukę, czyli skończył maturę, jak miał 40 parę lat. Potem poszedł na pedagogikę. Potem skończył resocjalizację. Jest dzisiaj szefem gdzieś tam, gdzie leczą się narkomani, alkoholicy, ludzie bezdomni i tak dalej. Mam pytanie, czy można znaleźć lepszego terapeuty od takiego człowieka? Nie, bo on liznął wszystko. On wie o wszystkim. Jest bardzo dobrym terapeutą. Od jego, że tak powiem, penitencjariuszu usłyszałem dobre słowa, aczkolwiek no wiadomo, że to trzeba trzymać twardą ręką takich ludzi, bo by weszli człowiekowi na głowę. Jeśli o to chodzi, nie ma żadnego problemu. Bo w czasach młodości, jak pamiętam, jego strzał kończył się bardzo często nokautem. No nie na mojej osobie, bo on nie miał nigdy problemów. Znaczy nigdy nie mieliśmy problemów z tego typu ludźmi. Ale dla niegrzecznych. I on mi kiedyś, zresztą bardzo często się z nim spotykam, i on mi kiedyś coś takiego powiedział. Kiedyś. Nie tak dawno powiedział mi. Ja mówię, słuchaj, a czy ty tak z tymi tych narkomanów, tych, znaczy pijaków, tych alkoholików, mówię, ile to trzeba się napracować, żeby czy któryś z nich w ogóle wyjdzie z tego?
Mówię, bo z alkoholikami to jest różnie. Ale narkoman to jeden na, nie wiem, na 100, na 200, na 300. Mówię o takich prawdziwych narkomanach. Nie o takich, co tam przypalają trawkę, czy jakąś tam kokę, ale o jakichś heroinistach. O takich otwartych narkotykach. A on mi powiedział jedną rzecz. I zapomnę tam to do końca życia. Mówi, Piotrek, wyprowadź tylko jednego w swoim życiu. Już jest sukces. I te słowa będę pamiętał do końca życia, to co on pamiętał. I teraz mam te słowa, które zważyłem, że są super, są zasadne i tak rzeczywiście powinno być. A z drugiej strony ja sobie myślę, on wyprowadza teraz narkomanów, alkoholików, ludzi po różnych przejściach i on im tłumaczy, on ich nawraca. Tym bardziej lepszego nauczyciela nie będą mieli w swojej tej. Nie będą mieli, bo takich ludzi to nie... Nie wiem, ja słyszałem tylko o takim jednym człowieku, który przeszedł od praskiego typa przez wszystkie szczeble, takie śmakie, owaki, wszędzie, nawet miał podrżnięte gardło, to co mówiłem, a dzisiaj jest panem terapeutą i uczy ich, jak żyć. Nie ma takich ludzi, znam tylko jednego. I ważę jego słowa i uważam, że są bardzo ważne. I sam o sobie myślę, czy ja powinienem dalej prowadzić te nauki dla tych ludzi, którzy jak mają postępować nad wodą, jak postępować z przyrodą, nie wiem. Z jednej strony tak, bo on robi tak jakby też bardzo dużą, a z drugiej strony po prostu nie to, że mi się nie chce, ale kurwa, ja walę głową po prostu w mur. Wypowiedzcie się, bo mam duże wątpliwości co do tego, czy w ogóle mam jeszcze kiedykolwiek mówić o tych sprawach, czy po prostu pozostać sobie przed kamerą i o, złowiłem krumpika. Dziękuję, gratki, jest moc i tak dalej. Także bardzo proszę o komentarze. Żegnam was. Idę dalej, słuchajcie, do... zatapiam się w swojej kochanej przyrodzie, a obiecuję wam, że tym razem moja książeczka, gruba książka, ponad 500 stron, będzie zrobiona w tym kwartale. A jeżeli nie, to najpóźniej latem ją wydam. Trzymajcie się, cześć.